co rodzic może, że nie wchodzi do szatni, że nie podpowiada, że to różne takie rzeczy, które pomagały trenerom pracować w ten sposób taki powiedzmy holistyczny. I okazało się, że z 20 kilku zawodników zostało 4, bo pozostali rodzice nie byli w stanie przyjąć tych zasad, które teoretycznie. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie na 4. makroregionalnym spotkaniu trenerów edukatorów. Akurat w tej chwili rozmawiamy o ograniczeniach w coachingu, rozmawialiśmy o pedagogice nielinearnej. Później będziemy mieli jeszcze warsztaty dotyczące mikrogrup. Wcześniej mieliśmy takie warsztaty, w których trener Paweł Dzięgiel pokazywał, w jaki sposób możemy prowadzić zajęcia z kursantami. Także mam nadzieję, że obecni trenerzy coś z dzisiejszego dnia wezmą do swojego warsztatu. Przede wszystkim najbardziej zainspirowała mnie ta zmiana pokoleniowa, jaka następuje, jak podchodzić do następnych pokoleń, które rosną, dojrzewają, że trzeba mieć całkowite inne podejście i stosować odpowiednie techniki i dobór różnych środków. Przede wszystkim jak chcemy kogoś rozwijać, to musimy zacząć od samych siebie, rozwijać samych siebie, żeby móc dalej przekazywać tą wiedzę. Także myślę, że to jest klucz, tutaj nie trzeba nic więcej dodać. Dzisiaj skupieni jesteśmy na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Pracy w grupach, która nam umożliwia bardziej wypracowanie tych nowoczesnych metod związanych z edukowaniem trenerów. Myślę, że bardzo interesujący znowu cykl tego spotkania, wiążący się z poprzednimi spotkaniami, które mieliśmy dla trenerów edukatorów. Na wstępie chciałbym podkreślić, że to jest bardzo miłe spotkanie, bo raz na kwartał możemy tu się spotkać w szerokim gronie właśnie trenerów edukatorów, porozmawiać, podyskutować, nauczyć się, dowiedzieć się czegoś. Także bardzo sobie cenię te inicjatywy, bardzo sobie cenię te spotkania, ogromna dawka wiedzy, a przede wszystkim spotkanie z wspaniałymi ludźmi. Generalnie 2 dni szkolenia, zajęcia podzielone na takie bloki, natomiast głównym takim wątkiem przenikającym się, czy to zwłaszcza we wczorajszej części głównie, a dzisiaj jest taki wątek poboczny pozostałych rzeczy, to są tak naprawdę szeroko rozumiane kompetencje miękkie trenera, relacje, to w jaki sposób dzisiaj się zmienia młode pokolenie i w jaki sposób my jako edukatorzy musimy tym wyzwaniom sprostać. Dużo teorii, ale w takiej w połączeniu z ciekawą praktyką, bardzo ciekawe dyskusje, także naprawdę owocne spotkanie.